Witam wszystkich bardzo serdecznie, Kanty z tej strony, zapraszam na kolejny film na moim kanale z Legiona dwójki, Legion TD2. Postanowiłem nagrać taki, powiedzmy, film, w którym to wam pokażę swoją, powiedzmy, taką jakby taktykę na elementa, którą wczoraj sobie wymyśliłem. Graliśmy wczoraj ze znajomymi na streamie i tak jakoś po prostu przypadkowo stwierdziłem, no pogram elementem, coś pokombinuję, może jakiś nowy build, jakąś tam taktykę wymyślę, czy coś w tym stylu. No i postanowiłem nagrać taki oto filmik właśnie z mojej rozgrywki elementem. W pierwszym filmie, który nagrałem z Legiona, również grałem elementem, ale no wtedy to po prostu było jakby moje pierwsze takie... Pierwsze właśnie, no wiadomo, seria filmów, którą mam nagraną, pierwsze wrażenia, czyli była to po prostu moja pierwsza partia, pierwsza rozgrywka. I po prostu chciałem zobaczyć, jak to wygląda. W tym filmie już po prostu, już chciałbym stricte przedstawić wam jeden taki, powiedzmy, build, który w nocy wczoraj stworzyłem na elementa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to taki, na chwilę obecną powiem szczerze, że jest zbyt mało możliwości, żeby bawić się w jakieś konkretne buildy. Dlatego zobaczymy, co z tego wyjdzie, tylko niech mi znajdzie w miarę sprawnie jakichś ludzi i wystartujemy. Mam nadzieję, że się coś trafi. Jakbym troszeczkę wcześniej, z pół minuty wcześniej wystartował, to byłbym już w jakiejś rozgrywce pełnej i można by było ruszyć, więc poczekajmy. Mam nadzieję, że się w miarę sprawnie ludzie znajdą w miarę szybko. Zdecydowanie więcej osób już gra w Legiona, co można zobaczyć chociażby w prawym dolnym rogu. 125 osób online, jak pamiętam, jak nagrywałem pierwszy materiał, to tych osób było 60, może 70, a teraz już średnio jest ponad 100 ludzi, ponad setka ludzi online cały czas, więc po prostu widać, że tych kluczy troszeczkę więcej zostało rozdane i coraz to więcej osób, że tak powiem, interesuje się tą produkcją, więc miejmy nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku, że niestety nie będzie to taki słomiany zapał, że się ludzie nakręcą, a niestety gra dosyć kiepsko się rozwinie, przez co ludzie zrezygnują, a co gorsza, oby twórcy nie zrezygnowali z tego właśnie, co robią, bo robią całkiem fajną produkcję i oby to się rozwinęło. Kto grał zresztą w Legiona, w Warcraftcie, to wie, a to są ci sami ludzie. To jest ta sama ekipa, która zrobiła mapkę do Warcrafta, więc... Ale o tym już wspominałem i na streamach, i w pierwszym nagraniu, więc nie ma co się powtarzać. Także ja osobiście bardzo wielkie nadzieje wiążę z tą produkcją i mam nadzieję, że się to całkiem fajnie rozwinie. Czekamy jeszcze na dwie osoby, gdyż jedna wyszła. I szkoda. Halo ludzie, no wbijać, nie udawać, wbijać. Smarto, i jeszcze jedna osoba. Nie udawajcie, że wszyscy są w grze. O, i o to chodzi, Florida powrócił. No to dobra, mamy 8 osób, zaraz jeszcze będzie przetasowanie względem poziomów. I możemy ruszać. Tak więc, jak wspomniałem, zagram elementem. Build się opiera w dużej mierze na disciplach, na tych takich magach piątego tieru za 200 golda. Więc zobaczymy, co się uda w tej kwestii zrobić. Wczoraj całkiem fajnie się tym grało, więc zobaczymy, jak to będzie dziś. Niestety, na chwilę obecną bardzo duży nacisk jest na inkam, mimo wszystko. Mimo, że nawet jakby się nie chciałeś w inkam, to jednak trzeba chociaż troszeczkę w niego pójść, z tego względu, że bez inkamu zostaniemy strasznie w tyle. I to jest akurat słabe, niestety. To mi się nie podoba do końca w tym momencie. No ale tak jak mówię, jest to wczesna alfa, więc nie ma co się smucić, nie ma co narzekać. Więc z czasem na pewno będzie jakiś balans lepszy, z czasem będzie na pewno jakieś nowe refrakcje zostaną dodane, gdyż w tym pierwszym Legionie było naprawdę tego multum, chyba z 10 frakcji albo nawet więcej. Wiem, że można było mieć chyba z 8 do wyboru, plus jeszcze druga strona była,
I za randoma też się bodajże dostawało bonus gold na start, więc takie fajne rzeczy były ogólnie rzecz biorąc, więc zobaczymy co będzie. Tak więc ruszamy, pierwsza fala już za 12 sekund. Początek, budujemy sobie jedno Disciple, dwa protony. I zobaczymy co z tego wyjdzie, jak nam pójdzie. No, dużo ludzi grywa różnie. On sobie tutaj postawił od razu Berserkera. Ciekawa taktyka, natomiast fioletowy widzę, że jest AFK, więc spoko. Dobry początek gry. Mamy jednego AFK. Wrócił, coś puścił, dobra, może to jest jego taktyka, żeby pierwszą falę puścić, nie wiem. Tylko że co będzie miał, jak to, jaka taktyka, no puścił falę, nie będzie miał golda, nie będzie mógł postawić jednostek. Z inkamu ma aż 6, więc też gruba impreza, muszę przyznać. Więc chyba raczej po prostu było AFK i tyle. Nie jest to raczej żadna taktyka. No i dobra, druga fala. Mam 97, stawiamy sobie Windhawka. Zastanawiam się, czy tu. Nie, tu sobie postawimy Windhawka. Będzie fajnie mi tutaj tankował. Tak, myślałem jeszcze nad innymi wariantami tego buildu, ale niestety pierwsza fala daje strasznie mało golda, więc niewiele można by było tak naprawdę po tej pierwszej fali wybudować. Berserker 96,08 ataku na sekundę. 0,8 sekundy na atak. Też finda dostałem, więc liczę na mojego Disciple'a, który strzeli tym swoim pociskiem finda. No dobra, zajął się nim, więc spoko. Więc w tej sytuacji nie ma możliwości, żebym to puścił. Windhog jest bardzo fajnym tankiem na początkowe fale. Fioletowy leci dalej, Liki. Dobra, Bruta dostał od zielonego, więc jak dostał stu na ten Butcher, to już miał pozamiatane. Income 12, no mało niestety tego income. Dobra, pójdziemy workera teraz. No bo tak jak już wcześniej wspominałem, no nawet gdyby się nie chciało iść w income, to kurde, jesteśmy na chwilę obecną w obecnej wersji gry do tego zmuszeni, bo jednak ten income pójść minimalnie chociaż, ale jednak. Bo bez tego ani rusz. O, jedzie mój fiend. Dobrze, będzie pieniądz za to, że oni liknęli. Puścimy im w takim razie jeszcze ślimaka, co by dostać bonus golda. Dobra, i te 6 golda, ile dostaniemy za income? 14 za ich, za liksy, czyli 44. No to jest niezbyt wiele. Muszę liczyć na to, że po prostu w tej fali nie puszczę nic. No i zobaczymy, no. W następnej fali fajnie by było, jakbym uzbierał golda na postawienie kolejnego Disciple'a, ale wydaje mi się, że to może być dosyć problematyczne. W najgorszym wypadku niech Violeta dam radę zrobić, czyli ulepszenie Windhawka na Violeta. Byłoby dobrze. Mamy Finda też. Zobaczymy, jak mój Windhawk się utrzyma. Teraz zaobserwowałem jedną rzecz. Muszę szybko przestawić sobie kamerę, bo zauważyłem, że kamera zasłania. Ojejku. Kamerka mi zasłania tutaj HP moich mobków, ale jakichkolwiek mobów, które zaznaczę. Teraz jest ok. Dobrze, dobrze. No, ale i tak puszczę, niestety. Chociaż jest szansa, że jednak się Disciple utrzyma. Na dwa strzały zabija. No, dajesz. Dawaj. Na farcie, ale przeżyje. Jaki fart. Udało się, że wystrzelił swojego manobersta w Finda akurat. W innej sytuacji byłoby bardzo źle, gdyby tego nie uczynił. Dobra. Teraz nam dojdą już do króla niestety, no ale fioletowy to tak widzę, że on za bardzo nic nie robi. Mam wrażenie, że on zaraz wyjdzie z gry, bo się obrazi na to, że wszystko przepuszcza. Dlaczego się spodziewać po tym, że był AFK w pierwszej fali i stracił masę golda?
4 golda z króla, 7 golda z liksów, 24 z inka. Mam 180, czyli na styk na Violeta. No kiepsko, nie ukrywam, bardzo kiepsko wygląda rozgrywka w tym momencie. No mówię, no fioletowy puszcza cały czas, niebieski praktycznie tak samo. On w konsorty poszedł, bardzo ciekawa taktyka, muszę przyznać. Jeden Honey Flower. On ma jakąś aurę, która zadaje te obrażenia AOE. Dobre, nawet nie wiedziałem. No tutaj z Violetem sobie bez problemu poradzę. Jeszcze ten jego atak zdebiuje do 5 wrogich jednostek po 150, to jest też bardzo fajne. Ogólnie build jest taki bardziej właśnie polegający na disciplach i tych Violetach ze względu na ich manę. Trzeba jak najszybciej ulepszyć discipla, bo ulepszona wersja discipla daje nam zwiększony mana regen na 100% i wtedy szybciej strzelają tymi pociskami magicznymi, plus ptaki szybciej ładują manę też i strzelają tym lightning strike'iem. Więc to jest bardzo fajne też. To jest również bardzo fajna rzecz. Tym Lizarda puszczę. Mogę sobie troszkę income podbić. 36 income, nie za wiele. Co ten fioletowy tu ma? Gateguard, Butcher i dwóch Bone Warrior. No to co on chce tutaj w ogóle utrzymać, to ja nie wiem. Ten dalej widzę ciśnie ostro na konsortach. Piwi, Madman, Berserker, Piwi. Okej. Nie ukrywam, że wygląda to bardzo źle. No mogę postawić dwa kolejne ptoki. To jest akurat fajna sprawa. Myślałem nad Madmanem, ale jednak skupię się na Windhawka. Chociaż dobrze by było właśnie tak, jak wspomniałem, ulepszyć tego discipla. Nie wiem, kiedy mi się to uda, może teraz, jak będzie właśnie ten Scorpion King. Jeszcze Finda dostałem, to jest dodatkowe 12 golda. Za Scorpion Kinga tam 30, chyba 6 daje. Więc to też będzie dobry boost do mojego, że tak powiem, golda. 36, income mam 36, czerwony teraz puści pewnie masę. Z tego co widzę, to nie, spoko. Berserker jeszcze ma prawie full życia, więc spoko. Niebieski przepuścił, nie przepuścił. Dobra, czyli tylko fioletowy puścił. Dobra, czyli jakby mi się udało tutaj zlashitować króla albo tego chociażby tu turtla, to będzie dodatkowa kasa, którą będę mógł wykorzystać. Ale nie uzbieram niestety chyba surowca. O, 4, dobra. No i niestety nie uzbierałem Itium, żeby dodatkowo income podnieść sobie z Lizarda albo z czegoś tam. 170. No i dobra, i co teraz? I teraz zaryzykujemy. Zrobię Finda. Znaczy się Workera i dwa dodatkowe te atomy, protony. W celu takiego, powiedzmy, chwilowego przytrzymania wrogich jednostek. One później i tak zostaną sprzedane. Dragon Turtle. Te protony później zostaną i tak wyprzedane. No one są na takiego... Takie jakby przetrzymanie na zasadzie, gdy braknie 5-10 golda czy coś, wtedy właśnie można je sprzedać, żeby sobie odzyskać. A tak to póki co robią tam jakiś minimalny damage i przy okazji zawsze tam na tę sekundę, czy nawet kurde 2 sekundy utrzymają jednak nadchodzącą tą falę. I to jest akurat bardzo fajna sprawa. Słyszę deszcz za oknem. Pytanie, czy będzie tylko deszcz, czy będzie również burza. No, ten też puści, ten na szczęście nie puści. No ale widzę, że zostaje mu tylko jeden berserker. Ja muszę praktycznie dwie fale całe odbić teraz. Z jednej strony lepiej, bo pieniądze będę miał przynajmniej za te zabicia. Ale nie wróżę nam jakiejś długiej przyszłości w związku z tym meczem, z racji tego, że wszyscy praktycznie puszczają. Dobra, wpadł trochę kasy. 234 golda.
Stać mnie na kolejne Odyssey plan. Tu już muszę powolutku zbierać też supplies, ten Mythium, czy jak on tam się zwie, na Mythium, na zwiększenie właśnie tutaj ładowności, no. Żeby można było więcej sobie jednostek postawić. Supply. We need more supply depot. Siódma fala, jak to przebrnę, to będzie dobrze. Sludge są mocne niestety. Ale powinienem dać radę na spokojnie. Violet to ma dużo życia, więc utrzyma ich na sobie. I boom. Lightning Strike. No, muszę się przygotować na to, że będę musiał, kurde, odbić jeszcze falę fioletowego i najprawdopodobniej niebieskiego. Dobra, postawił sobie tego Antlera, więc utrzyma się. Chociaż tyle dobrze, jak tam oni z Inkamem stoją. 5, 6, 96, 96. No, oni mają akurat Inkam spoko, więc... Damy radę, dobra, jeszcze jeden worker, jeszcze jeden, teraz ulepszenie supply'a. Zobaczymy, ile tu jeszcze golda uciłam z tego ulika. Martwi mnie to, że po prawej stronie już nie przepuszczają. 60 golda z income'u, 120. A po ile mogę sprzedać? Po 12. No i w tej sytuacji zrobimy właśnie to, co wspominałem wcześniej. Sprzedam, postawię sobie Madmana w środku. Gdyż następna fala będzie szła z magicznym atakiem. No, magiczny atak akurat zadaje 105% na magic na Fortified. Ale Swift Defense otrzymuje na szczęście 120% od Pierce'a i od Magica dostaje 100%, czyli ptaki będą tutaj dość mocno bić Pierce'em. No a Magic Damage będzie wchodził w 100%, czyli w pełne obrażenia. Jak tu można oznaczać? Dobra, no fioletowy standardowo leak. No niebieski z czerwonym już coraz lepiej. Ten fioletowy to by przynajmniej w income poszedł, skoro puszcza wszystko. Nie będzie zbytnio przydatny. Oj, tego co słyszę, to się dość mocno rozpadało, więc... Może być ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie. Ósma fala. Zobaczymy na bossie. Mówię, no prawa strona przestała puszczać. Pewnie nazbierali tyle golda z tych naszych leaków, że masakra. 232. 260. No, takie wiatrzysko, że aż mi drzwi otwiera. Zrobiło się chłodno w momencie, wietrznie, aż mi drzwi do pokoju otworzyło. Dobra, pytanie. Kolejny Disciple? Tak, kolejny. Na bossa się przyda. Na bossa się przyda jak najbardziej, ale nie ukrywam, dobrze by było ulepszyć jednego chociaż, kurde, przed bossem. Nie wiem, czy mi się to uda. Tutaj będzie Dino, 24 golda dodatkowe, to jest akurat dobra opcja. To jest akurat bardzo dobra opcja. No, mnie na spokojnie. Bez jakichś takich większych, istotniejszych strat. O, patrzcie, fioletowy nie puści chyba. Szaleństwo, fioletowy nie puścił. Czerwony nie puścił, niebieski. Dobra, nikt nie puścił. Szaleństwo normalnie. Dobra, może... Nie będzie mnie stać. Będę miał 300. Niecałe. To mało. Potrzebuję 355. 335, sorry. To Violet. Nie, ulepszę sobie jednak Madmana na tego bossa. On bije czym? Czym bije ten boss teraz? Impactem, no to
Impact bije 115, Fortified Armor, no ale jednak 4300 hapsa przebić, 4700 nawet, sorry. Będzie mu ciężko. Zobaczymy, co dostanę przede wszystkim, bo to też sendy są bardzo istotne. Dobra, spoko, tylko dwóch tych. Impact do Swift Armora zadaje tylko 80%, on ma natural. No dobra. Poszło w miarę sprawnie. No, golem powinien to przetrwać jeszcze. Nawet nie wystrzelili ponownie. 150 golda, stówka z inkamu. No jak sprzedam protony, jak udałoby się uzbierać, no fioletowy puścił. Tego się można było spodziewać. Został jeszcze Hermita, który leczy. Ale dzięki temu starczy mi czasu na puszczenie Dragon Turtla. Plus dostaniemy jeszcze tu 39 za zabicie, więc to będzie mnie stać na ulepszenie. O, nie dostałem. Szakrable. Szakrable! No i będę musiał sprzedać protony. Obydwa. W tej sytuacji muszę obydwa atomy sprzedać. Znaczy no, protony. Obydwa protony musiały zostać sprzedane, ale teraz mam Starcolera z ulepszeniem tej regeneracji many, o której wspominałem. Więc ci disciple będą zdecydowanie częściej strzelać. Zależy, jak się uda ustawić Violeta, czy on poleci całkiem do przodu i wyjdzie poza zasięg tej aury, czy też nie. Bo jeżeli on będzie też w zasięgu aury, to będzie również miał przywrócenie many i będzie częściej mógł używać Lightning Strike'a. Dragon Turtle do mnie. No niestety, Violet bije jednak wręcz, więc to jest tylko chwilowe, co on może zrobić tam. Ale widzicie, jak teraz już mana szybko, ale się regeneruje. No 100% to jest dwukrotnie szybsza regena many. I teraz używanie tych magicznych mana burstów, czy mana burn, czy jak to tam się zwie, to jest asteroida. No, Starcaller bije asteroidami, on ma Disciple bije mana burstem. I to jest najfajniejsze, bo to jest pure damage, czyli nieważne jaki typ pancerza, zadaje 600 i 1000 pełnych obrażeń. W dowolny cel, jakikolwiek nie uderzy. Zrobimy sobie tak ze 3-4 tak, jakby się udało. Z tą przyspieszoną regeną many i moby naprawdę szybko schodzą. No taki quill shooter ma 800, czyli jeden taki asteroid i zleci na strzała po prostu jeden taki mobek. To jest mega fajne. No to mi się nie udało zbierać niestety. Dlatego puścimy sobie Dragon Turtle, ponownie trzeba by troszkę income podbić. I niestety brakło mi 9. Brakło mi 9, by ulepszyć kolejnego. No pójdziemy w ten sposób. I pójdziemy, myślę, że w ten sposób jeszcze. Bo teraz coraz to cięższe fale będą się zaczynać. No i zobaczymy, jak to się uda. Jak to się uda? Jaki jest value armor? No mam, u mnie jest największy value, ale no niski income, tak. Mam bardzo niski income, 4 workerów, oni mają 11, 8, więc w późniejszym etapie gry będzie kapucha z moim income'em. Mam mimika, więc to jest kolejne 20, 48 golda, mi się podoba. Nie wiem tylko dlaczego ten disciple poszedł do przodu, no ale na szczęście mimo wszystko jest pod wpływem aury regenerującej. Aury rozwiększającej regenerację many na szczęście się znalazł mimo wszystko w jego jej zasięgu. Inaczej byłoby kiepsko. Dobra. Devcap. Devcapy są fajne, tak jak teraz patrzę, z tym Noxious Scentem, kurde. No, mimik jeszcze przeszedł komuś. Mój, 5 golda. Niestety znowu nie stać mnie na nic poza Dragon Turtle'em. No i przydałoby mi się tu workerów postawić, tak, tak, dwóch workerów i Violet kolejny. No muszę mieć ten income. Tu bym sobie postawił najchętniej jeszcze jednego do Starcolera, no ale... Ale tak jak mówię, no za 2-3 fale, jak nie będę miał income'u wyższego, to będę miał kapustę straszną. Będzie coraz to gorzej.
Ale bądźmy dobrej myśli. Oni mają duże inka, więc liczmy na to, że im coś tam wyślą, jakieś kurde duże i stworki i damy radę, dobra. Tutaj nic nie wysłali. To z jednej strony szkoda, bo bonus gold. O, teraz Violety są w zasięgu aury, to będą bardzo fajnie biły tym Lightning Strike'iem swoim. Na razie idzie sprawnie bardzo. Standardowo fioletowy puścił, niebieski nie puścił, czerwony też nie puści. Ma czołga, widzę, więc spoko. Czołg jest spoko. Leci moja armia potępionych. Troszkę kasiorki wpadnie może za zabijanie ich. Dobra, 375, czyli stać mi na ulepszenie kolejnego. I spróbujemy tutaj użyć takich wabików na przód, na dwie strony, żeby na początku fali, jak przyjdzie, to żeby rozdzielić trochę te moby na dwie strony. I trzeba uzbierać już supply na ulepszenia w tym momencie. Więc zaraz zanim fala ruszy, to się powinno uzbierać i ulepszę sobie przed końcem fali. Akurat jeszcze coś może puszczę, żeby zwiększyć income. Save for 16. And send a pack leader, please. No to nie u mnie niestety, sorry. Ja muszę mieć też do obrony. Safety maula dostałem. Dobra, troszkę się rozdzieliły na boki. No i ale ta fala nie wygląda zbyt wesoło. Tu mi Disciple zaczynają podgryzać. Nie wygląda to najlepiej, dobra, boom. No strzel, dobra, no puszczę. Niedobrze, bardzo niedobrze bym powiedział. Puszczę z tych trzech, kurde. No, dobij chociaż jeszcze tego jednego, dupa. Magic damage, 1-3 sekundy na atak, 1800 życia. No, dwóch workerów postawiłem, za to bym miał jednostki, niestety. Coś za coś. Coś za coś. Dobra, Doomsday Machine sobie powinien poradzić. Jak nie, to zawsze mamy Banana Haven, który nie ma życia już. Ile oni tam tego mają? O kurde. Dużo mają. No, dojdą nam do króla. Właśnie, no to jest to, kurde. Nie mam inkamu. Poszedłem w workerów, przepuściłem falę. Poszedłem w armię. No to bym nie przepuścił fali, ale... Nie wiadomo, jakby bym stał z kasą później. Na kolejne fale. Dobra. Zrobimy kolejnego upgrade'a. Zobaczymy, czy uzbieram na to pak lidera, żeby im puścić na 16. 16 fala jest przerpana, 17 jest jeszcze gorsza. Gość coś narobił tym niebieskim. Banana Haven, Banana Bank. Ej, ośmiorniczki. Damy radę na ośmiorniczkach? One mają pancerz naturalny, czyli z Magicka 125%. Ja biję Magickiem. 125% przeciwko naturalnemu pancerzowi. Szkoda, że Violet odlatuje aż tak bardzo. Myślę, że można by było troszeczkę jeszcze usprawnić ten build na tych Disciplach z tymi Violetami, żeby one jednak trzymały się w zasięgu tej aury regenerującej. Dobra, na pak lidera mnie stać. Dobre, 40 inkamu. No, gość opuści. Jep. 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 Puścił bosika. Giant Quadrapus. Misclicked. Co puścił? Puścił Chaos Knighta.
Pewnie Ghost Knighta puścił, a Szamana pewnie chciał. No i 1000, jep. No ja nie zdążyłem tego Lizarda przed kurde income timerem puścić. Ej, dobra. Co to teraz w ogóle idzie? Jaki oni mają damage? Oni mają damage Cardinale, atak Impact, Swift. No to Impactowy bije dużo tu. Ptakom nie bije za dużo. Fire Lord. Madman. Violet. Idziemy. Idziemy w ten sposób. Co dostałem? Nic na szczęście. Ten poszedł jakoś na Fire Lorda do tyłu dziwnie. Save for 19. Jednak nie dałem rady. I to dość konkretnie nie dałem rady. Spodziewałem się, że jednak dam radę. A tu dupa. Gdzie Commander 1? Gdzie ten Chaos Knight jego? Ghost Knight? No, oni dojdą do króla im teraz. Nie ma takiej opcji, żeby nie doszli. Ciekawe, czy to już będzie koniec, czy jeszcze nie. Adesy. 14 z pack liderem. Dadzą radę wybronić królem? Dadzą. Teraz jeszcze się wybronią. Szans, żeby kurde to przetrwali, żebyśmy przetrwali do 19. Mm-hmm. 459. Czym te smoki biją? Piercing attack, arcane defense. No to plus jest taki, że arcane'em bije magic. Znaczy, o Jezus, 70% tylko przeciwko arcane'owi. 115 arcane tutaj, piercing 115 arcane. Nie mam pomysłu kompletnie, nie mam pomysłu co w tym momencie zrobić. Co dostaniemy? No, pack leader i warlock i szaman, no to GG. To ja jestem już pozamiatany. Arcane defense. Nie, czerwony dostał Krakena, też przepuści pewnie. Nie, nie miał Krakena, nie wiem czy to był Kraken czy nie, ale Corrupting Attack. Szamana dostałem i pak lidera. Dobra, na szczęście nie przepuścili. Więc liczę na to, że wytrzymają. Ja dostałem szamana właśnie. I dostali boosta do obrażeń dosyć sporego. Jasusicku, gości co ma normalnie i tych Hadesów narobionych. Gości co Hadesów narobili. Dojdą nam do króla. Ale to jeszcze przetrwamy na szczęście. Na czym on tu jest zbudowany? Fatalizery, Berserker, Veteran, Golemy. Widzimy Golemów 4. No i co by tu zagrać? Naprawdę nie wiem co by tu stawiać, kurde.
Był Disciple i co? Jeszcze jednego koła Protona, nie? Inaczej się tu gra, zupełnie jak w starym Legionie. Jest inna, że tak powiem, mechanika stawiania jednostek trochę. Hermit, to może przetrwam, Dire Toady. Mają Swift, czyli od Pierce'a dostają dużo. Za mało tanków mam do tej taktyki, kurde, z graniem na Starcallera. Mam za mało tanków, teraz to widzę. Za mało tanków, Czyli zamiast na Violetach się skupiać, trzeba się skupić na Madmenach tutaj. Z tyłu Disciple i Feniksy, a z przodu Golemy i Madmeni. Szaman. Myślę, że trzeba będzie następnym razem, kurde, zagrać tak w tym momencie. Trzeba się nie skupiać się na ptokach, tylko właśnie na Golemach. Na Madmenach, na Golemach. To jest niegłupia opcja. To Violety są fajne do pewnego momentu i też inaczej trochę to stawiać, tak żeby golemy były z przodu, za nimi właśnie ptoki i z tyłu Feniksy z tymi właśnie Disciplami, Starcallerami. Myślę, że tak będzie zdecydowanie lepiej działał ten build. To dostałem Drake'a i Warpag Lidera. Oni mają 300 impact damage'u, kurde. Jeszcze dostałem damage z czegoś. This unit has increased the damage. Leadership aura. Aha, no tak, war, ten, leader, pack leader. Czyli w ten sposób. Golemy naprzód, za golemami właśnie Disciple i z tyłu dopiero ten. Znaczy za golemami ptoki i z tyłu Feniksy i właśnie Disciple. Disciplesy. No to mamy GG. Tylko teraz pytanie, kto pierwszy padnie. Jak czołgi dojadą na czas, to jeszcze troszkę czasu nam kupią. Już jednak nie kupiły nam czasu. Poszli prosto do króla. No, jest szansa. Jest! Wygraliśmy. Z dwa ataki może byśmy przegrali. Także tak mniej więcej wygląda ten build, jak widzicie, no trzeba jeszcze go troszeczkę przebudować. Jeżeli wam się podoba taki system gry elementem, taka taktyka, to dajcie znać, jeżeli byście chcieli pooglądać jeszcze jakieś inne taktyki w moim wykonaniu, jakieś mniej lub bardziej skuteczne, jak widać w tym przypadku. Ale no, tak jak mówię, no, cały czas tutaj ogarniam nowe możliwości, jakie można, że tak powiem, stosować dla danej frakcji i tak dalej, więc na pewno będę testował różne również warianty, różne inne. No i zobaczymy, co będzie w nadchodzących patchach się zmieniało, bo to też są patche, są zmiany w jednostkach, zmiany w balansie, buffy, nerfy i tak dalej, więc cały czas się to będzie, że tak powiem, zmieniać. Na chwilę obecną ten build pod Disciple jeszcze będę chciał właśnie przerobić troszkę tak, jak wspomniałem przed chwilą, pod te linie golemów, z tyłu za golemami będą ptaki, żeby dopiero później jakby wchodziły w interakcję z nadchodzącymi jednostkami z fali. I na koniec właśnie w ostatnim tym rzędzie będą Feniksy i będą Starcallerzy, czy
DC Plus ulepszani do Starcallerów. Także dzięki za oglądanie, dajcie znać, co o tym sądzicie i do zobaczenia następnym razem na streamie, w następnych filmach i tak dalej. Wszystkie linki będziecie mieć standardowo pod filmem, także zapraszam do zapoznania się z nimi. Na razie, hej!